Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj obsram zbroję ostro, ponieważ to jest najstraszniejszy FNAF, w jakiego kiedykolwiek zagrałem. No może plus FNAFa 4. Powiem wam szczerze, że mam naprawdę złe przypuszczenia co do tego, co mnie będzie tutaj czekać i naprawdę już się boję. Ja generalnie nie lubię motywu tego, że robi się jedną rzecz i trzeba zważać na drugą, albo trzecią, albo czwartą, albo siódmą. Na naszym Discordzie, oczywiście link w opisie, napisałem, że będę grał teraz w zgliczowaną atrakcję i żeby mi życzyli szczęścia. Ciekawe, ile mi go będą życzyć, może trochę za mało, dobra. Chłopie, jak się zesrałem. Okej, używaj dźwigni w wentach, żeby je zaświecić. Okej, systemy jakieś. Używaj monitorów. A, opcji monitora, żeby się bronić przed niebezpieczeństwami. Zakończ wszystkie puzzle i wydostań się, zanim ktoś cię dopadnie albo czas się skończy. No to wspaniale, co tutaj mamy? External door, call system, repeal system. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że to będzie bardzo mechanika rób coś, dostawaj jumpscare na mordę, kiedyś się domyślisz. Jaka nuta. Dobra, kurwa, ja mam wiele pytań. To jest zamknięte. Tu se siedzi najniebezpieczniejszy typ w ogóle świata. Tu jest jakaś karteczka z napisem 3. Aha. A ty, laska, co robisz? Aha. To jak mi zajunknęła? Co jest? Będzie poza limitami. No nie. Przyglądaj się drzewom, żeby upewnić się, że nie idzie. Jeżeli ją widzisz, włącz repel system, żeby... Aha, żeby nie mogła przeskoczyć przez węd. A ja mam jedno pytanie, w ogóle gdzie jest ten tablet? W sensie, jakby... Powiem wam, że ta gra zaczyna robić się ciężka nie ze względu na to, że mechaniki są ciężkie albo jest więcej rzeczy do zrobienia, tylko zaczyna się to robić ciężkie przez to, że jest mało rzeczy wyjaśnionych. Coraz mniej rzeczy jest wyjaśnionych. Okej, to się coś zmieniło, to jest ważne. To jest ważne. Tam był numerek, że trójka coś tam. Ała. A możesz się zabić? Mówię, że te kartki nie będą się pojawiać. Okej, czyli tu jest też to, że mam wrzucić... Kurwa, przestańcie z tymi światłami. Że mam wrzucić Fastcoina i później kliknąć te dwa guziki. 2, 2. No są jakieś drzwi. Ja boję się tego faktu, że tu siedzi Scraptrap. Kurwa. Anyway. A po co ja mam w ogóle te wenty zaświecać? Może na tego, na... tamtego, jak on się nazywał? Spaghetti Man. Okej. Podstawa, muszę znaleźć Fastcoina. Tu jest coś zamknięte. Ej, no chyba... Kpicie sobie chyba ze mnie. Oho. jest moja latarka? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Absolutnie nie wiem, co się dzieje. Wypierdalaj! Ty się ruszasz, you motherfucker! You son of a bitch! Co ja mam z tobą zrobić? Chłopie, ty ruchliwy jesteś. No i nie zdążyłem. Ej, nie, no... Nie podoba mi się ta gra już, kurwa, wiecie co, pierwsze 3 poziomy to były jeszcze całkiem ciekawe. Gra polegała na rozwiązywaniu zagadek, a nie kurwa na pierdalaniu między 4 stronami. Tu mnie coś atakuje, tam mnie coś atakuje, ten tip manager w ogóle mi nie podpowiada nic, ja pierdolę, co to jest za gra w ogóle? To jest nadal escape room. Z tego się UCN zaczyna robić. Muszę kurwa 400 rzeczy naraz sprawdzać. Jeszcze ta gówno latarka kurwa musi być ładowana, nie może być włączona. Ale mnie to wkurwia już. Zajebiście kurwa. Świetna gra. Polecam kurwa każdemu. A to już denerwujące się zaczyna robić. Dalej w własnym gorze. Ja nie mam co komentować nawet. Ja nawet nie mam co komentować. Ja nie mogę się skupić na własnych myślach. Absolutnie nie mam bladego pojęcia, co ja robię. Jeszcze nie wiem, do czego jest ten drugi system. Tak tylko przypomnę. No come on, ale mnie wkurwia ta minigierka. Jestem ciekaw, czy mogę włączyć po prostu ten system i się... nie przejmować. Ty, no autentycznie, dobra. 2 ma być Freddy. 3 ma być żaba. A jeden cholera je wie, co ma być. 3 ma być żaba, 2 ma być Freddy. 1 ma być ten. No szybciej, no gdzie on jest? Zesnam się zaraz. Co się stało? Aha. Aha! I co? Będzie siedział na krześle! Bardzo przydatna informacja! Będzie się poruszał bardzo powoli po czasie, aż wstanie i zaczniecie gonić. Jeżeli to zrobi, zamknij drzwi, żeby zachować go w środku i użyj systemu call, żeby rozkazać mu z powrotem usiąść. Jeżeli widzisz, że jego głowa jest postawiona do góry, przygotuj się. Jakie kurwa drzwi? Jakie mogę zamknąć drzwi? Gdzie? Co? Zamknąć drzwi? Gdzie zamknąć drzwi ja mogę niby? Ej, no ludzie dobrej wiary, ja byłem... Ja nie rozumiem! Absolutnie nie wiem, co ja mam zrobić. Jak ja mam drzwi, kurwa, zamknąć? Tu nie ma żadnej dźwigni, chyba że tu w tym systemie jest. Aha, no to zajebiście. Pierdalać pizzę. Za dużo tych systemów jest. Za dużo klikania. Zaraz wstanie. Zaraz stary wstanie. A ja się zesram chyba. O kurwa. No come on! No to jest niewykonalne. Finally. Gdzie są te karteczki? 2 Freddy, 1 ten Freddy. Okej. Wypierdalaj! Stary zaraz wstanie. Klucz. Do czego klucz? Do czego klucz? Idzie. Zajebiście. Ej nie, ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę po prostu. Do czego był mi potrzebny klucz? Gdzie ja mam, kurwa, klucza użyć? Bo zdobyłem klucz. Ta minigierka w ogóle, wiecie co? Mogli sobie chociaż tą minigierkę odpuścić. Bo autentycznie jak ja gram przecież w tą minigierkę, to ani nie widzę Scraptrapa czy idzie, ani nie widzę Baby czy idzie. Więc autentycznie proszę się o wpierdol. Gdzie był mi potrzebny klucz? Tu mi jest potrzebny coin. Do tego był klucz? Albo do tych drugich drzwi. Aha, czyli chcecie mi powiedzieć, że jeszcze jak zdobyłem ten klucz i byłem... I stary chciał już wstać, był w sumie na etapie wstawania. To ja jeszcze tu miałem przyjść, otworzyć drzwi, zrobić coś i wyjść, i generalnie to przeżyć? Wiecie co, ja tu minigierką zajmę się później, ja zacznę chyba od tego klucza. Póki mam czas. 2 to jest ten Freddy, 3 to jest Foxy, a gdzie jest trzecia kartka? Przecież jak mi zaraz stary wstanie. To też jest upierdliwa mechanika, że ja go muszę trzasnąć 17 razy. No stary będzie wstawał. Lata kurwa moment. No, to można było zgadnąć. Dobra, chuj, muszę wiedzieć. Cześć. No to jest to miejsce, co było. O, cześć. Hello. Wyjątkowo dobry pathfinding mają. Powiem wam, że on doskonale wiedział, że ja mam przyjść tutaj. Tak, wiem, system. Jest tego za dużo. No i co? I chcecie mi powiedzieć, że jak ja teraz wziąłem ten klucz, przybiegłem tu. Nawet nie miałem chwili, kurwa, odpoczynku na to, żeby ogarnąć, co tutaj jest. Nie zapisało mi się to, No i co dalej? Co ja miałem dalej zrobić z tym faktem, że on tu przyszedł? No zajebiście, otworzyłem drzwi. Absolutnie nie wiem, co ja tam miałem znaleźć. Scraptrap był już kurwa na wyjściu, bym powiedział. A tu nie byłem w żaden sposób w stanie przewidzieć tego, że on przyjdzie trzeci raz z rzędu. Albo że ona zaraz tu nie przyjdzie. Ja mam iść tam, gdzie ja, stojąc w tym miejscu, już nie słyszę tych wentów tak właściwie. No, czy tylko mi się wydaje, że te mapy zaczynają być trudne nie ze względu na to, że łamigłówki, tylko ze względu na to, że po prostu są kurewnie zrobione, tak żeby po prostu nie dało się ich kurwa łatwo przejść? Tu jest jeden przeciwnik, drugi, tu jest trzeci. Tych dwóch jestem w stanie ogarnąć, póki jestem tutaj. Trzeciego też muszę ogarniać z tego punktu. Spoko, ale tam muszę wchodzić. No to jakby automatycznie narażam się na blisko tego i narażam się na tą dwójkę, bo ich nie będę słyszał. Nie wiem, skąd mam wziąć coina nadal. No i co w związku z tym? Co ja mam zrobić dalej? Nie może czegoś zrobić, bo czegoś nie mam. Widzicie skurwiela? Widzicie skurwiela? Co ja mogę tu zrobić? Co ja mogę tu znaleźć? Czego mi tu brak? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest jedyna łamigłówka oprócz tej minigierki, której nienawidzę, którą wiem, że mam zrobić. Powiedzieć, że ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, to jak nic nie powiedzieć. O, jest jego główka. Ja nawet nie wiem, po czym mogę rozpoznać, że on już będzie biegł. No to było tylko napisane, że no jak głowę ma postawioną wysoko, przygotuj się. No i chuj, tyle było powiedziane. Widać było, jak mu się oczy zaświeciły. Co mi to dało? Aha. Scrap i Baby. Wiecie co? Ja naprawdę nie mam pojęcia, bo ja już tak mówiłem na wielu mapach tej gry, że ja nie wiem, co mam zrobić i że ja nie rozumiem, albo że jest coś nie do przejścia. I przechodziłem i kurwa, to też jest na pewno do przejścia, tylko wiecie co, ja nie lubię gier, które poziom trudności ustawiają poprzeczką tego, jak daleko są od siebie rzeczy, które musisz pilnować. I Tip Manager w pierwszych poziomach to wam tłumaczył takie najważniejsze rzeczy, bo ja rozumiem, że on może nie tłumaczyć tego, że jakiś animatronik jak cię zjumpskeruje, to dopiero wtedy wyskakuje tutaj okienko. No generalnie to musisz repel system włączać, żeby nie przeskoczyła przez fence i wtedy jesteś bezpieczny. Spoko. Czyli minimum raz każdy musi cię zjumpskerować. Rozumiem. Ale ustawianie daleko od siebie zagadek i to, że Tip Manager w ogóle, ale to absolutnie w ogóle nie tłumaczy aktualnie już, co masz zrobić, jest już chamskie. Naprawdę. To już jest chamskie, bo mogliby cokolwiek wyjaśnić, żeby na coś zwrócić uwagę, ale tego nie robią. Znalazłem klucz do drzwi, który otwiera mi drzwi i nie wiem, co mam zrobić dalej, gdzie mam iść, co mam zrobić, kogo kliknąć, nie wiem, wiecie co? Ja wam wrzucę ten odcinek, ale jako zapowiedź live'a. Jutro, bo dzisiaj jest niedziela, ja to wrzucam tego samego dnia, jak to nagrywam. Jutro, czyli w poniedziałek. Nie, może jutro to nie, bo jutro to będę zajęty nagrywaniem na wtorek. Gdzieś na dniach zrobię live'a. Ja go zapowiem wcześniej, zaplanuję go wcześniej, więc wypatrujcie go na kanale. zrobię live'a i my tą grę przejdziemy do końca na live'ie, bo widzę, że odcinki już się zaczynają mijać z celem, kiedy ja już 30 minut nagrywam i nie ogarnąłem tak właściwie nic. Myślę, że live będzie ciekawą alternatywą, zważywszy na to, że bardzo długo już nie robiłem żadnych live'ów. Więc ja was zapraszam na live'a, który będzie gdzieś na dniach. No i tak, ja wam to dzisiaj wrzucę, jak ja się tu męczę, bo szkoda to wyrzucać do śmieci, ale dokończymy sobie tą grę raczej na live'ie, bo ja nie mam do tego już cierpliwości, ani tym bardziej nie mam już ochoty po prostu w to grać. Z wami będzie znacznie przyjemniej, tylko pamiętajcie, bez spoilerów, bo będą bany na czasie. W każdym razie dziękuję wszystkim za oglądanie, dzisiaj poległem. No i mam nadzieję, że do następnego razu. Trzymajcie się i cześć!